Witam w Suwalskim Magazynie Samorządowym, czyli spotkaniu z suwalskimi radnymi. Ja są z nami pan Zdzisław Przyłomiec, przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach, pan Jarosław Schabieński, przewodniczący Komisji Strategii Gospodarki i Ochrony Środowiska, Klub Prawo i Sprawiedliwość, pan Kamil Klimek, przewodniczący Komisji Skarb, Wniosków i Petycji, Klub Razem dla Suwałk. Witam panów. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Dzień dobry. Pytania zadaje Artur Parafinowicz, a tradycyjnie zaczynamy od porządku obrad najbliższej czwartej sesji Rady Miejskiej. Pan Zdzisław Przyłomiec, oddaję głos. Witam państwa bardzo serdecznie. Szanowni państwo, przed nami czwarta w dziewiątej kadencji Rady Miejskiej, czwarta sesja, która odbędzie się w najbliższą środę, w ostatnim dniu miesiąca lipca, czyli 31. Początek o godzinie 10:00, tradycyjnie w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego przy ulicy Mickiewicza 1. Sesja online, sesja rejestrowana, nagrywana, zatem dostęp ze strony mieszkańców, jak też środków masowego przekazu jest zapewniony. Jest to sesja przedwakacyjna, samorząd będzie miał w miesiącu sierpniu małą przerwę. Następna sesja wrześniowa. Wczoraj miałem przyjemność spotkać się z szefami klubów i ugrupowań oraz z panem prezydentem i uzgodniliśmy, że sesja wrześniowa odbędzie się we wtorek 3 września o godzinie 15:30. To będzie sesja dodatkowa wynikająca z potrzeb inwestycyjnych jednej z naszych jednostek spółek, a mianowicie przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego. Wakacje wakacjami, ale dyżury radnych będą odbywały się bez zmian. Radni spotykać się będą z mieszkańcami, interesantami w każdy wtorek od godziny 15:30 do 17:00. Ja zaś w poniedziałki w tych samych godzinach, a więc 15:30, 17:00. Chcę powiedzieć, że w porządku najbliższej sesji będzie 21 punktów, a wśród nich dwie informacje, jedno sprawozdanie i 12 uchwał, dwie uchwały okołoświatowe. Jedna uchwała z zakresu działalności wychowawczo-opiekuńczej, dwie uchwały z zakresu polityki zdrowotnej i profilaktyki, trzy uchwały dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dwie uchwały finansowe i dwie uchwały dotyczące petycji. Dzisiaj kolejne czwarte spotkanie z udziałem radnych, z udziałem panów przewodniczących, szefów dwóch komisji, którzy odniosą się szerzej do określonych tematów. Ja pozwolę sobie w skrócie powiedzieć o tematyce pozostałej, tematyce czwartej sesji. A więc wśród spraw, które będą w przedmiocie posiedzenia, będzie między innymi sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie nadzoru wodnego w Suwałkach w obszarach powiata augustowskiego, sejneńskiego i suwalskiego za rok miniony. I chcę powiedzieć, że nadzór wodny funkcjonuje od roku 2018, a więc na przestrzeni ostatnich 6 lat takie sprawozdania stają się regułą, zasadą. Nadzór wodny funkcjonuje na terenie 3 zlewni, na terenie 40 rzek, 116 jezior i zadaniem nadzoru jest przedkładanie sprawozdań, jak to funkcjonuje w zakresie czystości, stanu utrzymania przepływów i dbałości o przyrodę. I chcę powiedzieć, że w tym sprawozdaniu mamy między innymi informacje o pracach, które dotyczyły między innymi usuwania zatorów z koryt rzek, koszenia skarb i uporządkowywania na ścieków, a podnoszę tę kwestię z uwagi między innymi też na to, że Suwałki jako miasto mają bardzo wielki problem z utrzymaniem czarnej hańczy, największej rzeki, zresztą nie da się ukryć, w obszarze działalności Wód Polskich w naszym regionie. Po prostu rzeka znika, rzeka zarasta. Zresztą tutaj państwo radni obecni w tej audycji te sprawy podnosili na sesjach Rady Miejskiej. I problem jest taki, że dopóty umowa miasto zobowiązywała i Wody Polskie wspierały organizacyjnie, to sprawa wyglądała przyzwoicie. Dzisiaj temat pozostał, obciążył samorząd bez wsparcia jakimikolwiek środkami w tym zakresie. No i powstaje temat
Co dalej, bo rzeka właściwie nie przypomina tej, która przed laty została uporządkowana, bo w latach 2016-2020, jeśli dobrze pamiętam, ponad 20 milionów wyłożyliśmy w zaadoptowanie jej, by była ładna, by była drożna, by cieszyła oko na naszych bulwarach. No i jeszcze dodam, jako chyba skalę takiego absurdu otrzymaliśmy informację, że może być kolejne obciążenie wynikające z różnicy wód, które wpadają z Czarnej Hańczy do zalewu, a które odparowują. Pracujemy teraz nad sprawozdaniem w tym zakresie. Wspominam o tym, bo jest coś do zrobienia i myślę, że samorząd powinien otrzymać wsparcie w tym zakresie, by Czarna Hańcza cieszyła oko mieszkańców i osób przyjezdnych. Wśród tematów znajdzie się w najbliższej sesji znajdzie się informacja o działalności Parku Naukowo-Technologicznego Polska Wschód. O tym powie obecny pan przewodniczący Jarosław Schawieński. Będzie także rozpatrzenie dwóch projektów uchwał dotyczących wręczania, przyznawania nagród, stypendiów i wyróżnień przez prezydenta miasta. W jednym przypadku za sukcesy sportowe, w drugim za osiągnięcia w nauce. Powód do podjęcia tej uchwały, do zmian w istniejących już normatywach, które sprawdzają się, to potrzeba w obu przypadkach rozszerzenia katalogu wnioskodawców, a więc dodania przedstawiciela ustawowego, opiekuna prawnego, także samego pełnoletniego ucznia oraz jego wychowawcy. A to rozszerzenie katalogu osób dotyczy wnioskowania o przyznanie uczniom stypendiów, nagród lub wyróżnień. Pomoże to uwzględnić także uzdolnionych uczniów, którzy osiągają wysokie wyniki w sporcie pozaszkolnym. Te dwie uchwały będą w przedmiocie posiedzenia, a będą też tematy inne. I wspomnę jeszcze o kwestii dotyczącej opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez miasto Suwałki. Od 1 października tego roku, a więc już za kilka miesięcy, będzie obowiązywała nowa ustawa o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka pod nazwą Aktywny Rodzic. Ustawa ta wprowadza m.in. świadczenie aktywnie w żłobku, które zastąpi coś, co jeszcze istnieje, zastąpi obecnie funkcjonujące dofinansowanie w postaci obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, w klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, przysługujące w wysokości dotychczas, powtórzę, maksymalnie 400 zł miesięcznie. Nowe świadczenie aktywne w żłobku będzie skierowane do rodziców dzieci, które uczęszczają do instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i będzie przysługiwało w innej wysokości do 1500 zł miesięcznie, a nawet do 1900 w przypadku dziecka niepełnosprawnego. Warunek jest jednak pewien, jednak nie więcej niż wysokość opłaty, jaką rodzic ponosi za pobyt dziecka w instytucji opieki. Dlaczego o tym mówimy? Dlaczego podejmujemy taką uchwałę? Od 1 października proponuje się rezygnację z częściowego zwolnienia z opłaty za pobyt dziecka w żłobku miejskim z tytułu posiadania suwalskiej karty mieszkańca. I przypomnę, że ona była bardzo istotna, jest jeszcze istotna. Były tam zwolnienia do 20% w przypadku osób posiadających kartę mieszkańca zwykłą i do 50%, jeśli chodzi o rodziny wielodzietne lub osoby niepełnosprawne. I w ramach podsumowania powiem, że owa zmiana nie spowoduje podwyższenia opłaty dla rodziców, żeby było jasne, nie spowoduje podwyższenia opłaty dla rodziców z uwagi na wyżej wymienione dofinansowanie, a kwota, która powstaje, pojawi się ze zniżek, pozostanie w budżecie miasta. Wśród uchwał, które będą jeszcze w przedmiocie posiedzenia, jest kwestia dotycząca odstąpienia od realizacji programu polityki zdrowotnej KAJTEK. O tym powie pan przewodniczący Kamil Klimek. Konsekwencje tego z pewnością pan przewodniczący wspomni. Będą także z wykreśleniem z suwalskiej karty mieszkańca również tego świadczenia pomocowego, które było realizowane. Będą trzy uchwały w zakresie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, o czym pan przewodniczący Jarosław wspomni. I będą sprawy finansowe dotyczące zmian w budżecie miasta na rok bieżący, a także wieloletniej prognozie finansowej. I w części końcowej dwie petycje, o czym pan przewodniczący
Kamil Klimek wspomni o uwzględnieniu jednej i nieuwzględnieniu drugiej i w części końcowej informacji o odpowiedzi prezydenta. No i wreszcie punkt 21, zakończenie obrad czwartej sesji Rady Miejskiej w Suwałkach. Kwestie, które zostaną poruszone na najbliższym posiedzeniu Rady Miejskiej w Suwałkach, na temat niektórych z nich pan Jarosław Schabieński, szef Komisji Strategii Gospodarki i Ochrony Środowiska, Klub Prawo i Sprawiedliwość, oddaję głos. Dzień dobry. Wśród spraw, którymi zajmowała się Komisja Strategii Gospodarki i Ochrony Środowiska podczas komisji w dniu 24 lipca, które będą podnoszone także na sesji Rady Miasta, znajduje się m.in. kwestia informacji z działalności Parku Naukowo-Technologicznego Polska Wschód w Suwałkach, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w roku 2023. Jak pamiętamy, Park Naukowo-Technologiczny powstał w roku 2004. Celem parku jest stworzenie w Suwałkach miejsca, atrakcyjnego miejsca umożliwiającego prowadzenie innowacyjnych form działalności gospodarczej i inwestowanie. I park w tym roku czy w ubiegłym zasadzie, bo to jest za ubiegły rok, ale pewne rzeczy dotyczą też tego, podejmował szereg działań skierowanych właśnie dotyczących promocji działalności gospodarczej, promocji innowacji skierowanych zarówno dla młodzieży, jak i do ludzi zajmujących się biznesem i do szerokich kręgów społecznych. Możemy wśród nich wymienić m.in. inicjatywę Akademia Parku, która była właśnie skierowana do młodzieży i której celem było rozwijanie postawy przedsiębiorczości. Możemy wymienić Flex, Future Lab, Experience, program semestralny adresowany do maturzystów, Świąteczna Przygoda z Nauką dla Dzieci i Młodzieży, a jeżeli to są te programy, które były skierowane do młodzieży, nie będę wymieniał wszystkich, a jeżeli mówimy o tych, które skierowane były do instytucji zajmujących się, instytucji, organizacji, firm zajmujących czy innych podmiotów zajmujących się rozwojem gospodarczym, to możemy powiedzieć tutaj o koordynowaniu klastra energetycznego Nowa Suwalska Energia, o forum biznesowym Pogranicza, która jest dużą imprezą, o prowadzeniu punktu konsultacyjnego programu Czyste Powietrze, to jest ogólnopolski program dopłat do wymiany starych pieców oraz do cieplenia domów jednorodzinnych. I złożono w 2023 153 wnioski o dofinansowanie właśnie, jeżeli chodzi o wymianę starych pieców i docieplenie domów jednorodzinnych na łączną kwotę prawie 8 milionów złotych. Ponadto jest to organizacja spotkań networkingowych dla programistów, nowoczesne centrum konferencyjno-wystawiennicze, to jest to, czym dysponuje Park Naukowo-Technologiczny, czy właśnie wirtualna przestrzeń biurowa, którą proponuje się użytkownikom po to, żeby zredukować koszty wynajmu lokala i zatrudnienia pracowników biurowych. Natomiast, jak wskazał precyz, wysoka inflacja oraz wysokie koszty energii cieplnej i elektrycznej znacząco podwyższyły koszty funkcjonowania spółki. Spowodowało to liczne rezygnacje podmiotów gospodarczych z wynajmowania powierzchni. Wiele firm od lat stacjonujących w obiektach spółki w celu ograniczenia kosztów przeszło na tryb pracy hybrydowej i pracy zdalnej. Formuła online wpływa negatywnie na wynajmowanie centrum konferencyjnego, jak też na organizację szkoleń stacjonarnych. I w związku z tym, jak firma tutaj prognozuje, w związku z tym, że tendencja ma charakter narastający, bardzo trudno będzie w roku 2024 uzyskać parkowi pozytywny wynik finansowy. Odnośnie planów zagospodarowania przestrzennego, które jak wiadomo mają na celu uporządkowanie przestrzeni, umożliwienie rozwoju i inwestycji zgodnie z przeznaczeniem poszczególnych części miasta, to mamy tutaj do czynienia z trzema planami zagospodarowania przestrzennego. Pierwszy dotyczy zagospodarowania przestrzennego osiedla Hańcza w części ograniczonej ulicami Leśną, Raczkowską, Bydgoską, Wojska Polskiego oraz terenem wojskowym zamkniętym w Suwałkach. I w granicach tego obszaru występuje przede wszystkim
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna uzupełniona zabudową usługową i handlową zlokalizowaną właśnie przy wymienionych ulicach Wojska Polskiego i przy ulicy Raczkowskiej. Jest tam też przy Leśnej Centrum Logistyki i Dystrybucji i znajdują się też grunty położone w strefie oddziaływania lotniska i tam konieczne jest ograniczenie i zakazy w gospodarowaniu tych obiektów. Dotyczy to przede wszystkim ograniczenia wysokości zabudowy, uwzględnienia stref hałasu. I aktualizacja planu gospodarowania przestrzennego była niezbędna w celu przeprowadzenia też na tym terenie inwestycji, umożliwienia między innymi budowy instalacji elektrowni fotowoltaicznej nieuciążliwej o mocy przekraczającej 100 kW, zmiany funkcji działki jednej z mieszkalną na mieszkalno-usługową i umożliwienie właśnie tam stworzenie tam centrum usługowego i zmiany przebiegu ulicy Sopockiej. Tego dotyczy plan zagospodarowania przestrzennego właśnie na osiedlu Hańcza. Kolejny plan zagospodarowania przestrzennego dotyczy rejonu osiedla przy ulicy Staniszewskiego w Suwałkach. Przypomnę, że jest to teren leżący za linią kolejową w kierunku na Sobolewo, gdzie w tej chwili powstaje nowe osiedle domów jednorodzinnych. I tamten plan umożliwia realizację inwestycji i pozwoli na racjonalne wykorzystanie terenów oraz ustalenie jednolitych zasad zabudowy i zagospodarowania. Dostosowanie do aktualnego stanu prawnego i własnościowego. Dotyczy to przede wszystkim komunikowania się tego terenu, ponieważ w wyniku rozbudowy istniejącej infrastruktury technicznej konieczna jest też rozbudowa istniejących odcinków dróg publicznych. W związku z czym właśnie istotnym elementem tego planu jest zwiększenie ilości dróg publicznych, które mają ułatwić komunikowanie się mieszkańcom tego terenu. I trzeci plan zagospodarowania przestrzennego dotyczy z kolei innej części miasta, a mianowicie jest to plan zagospodarowania przestrzennego północnego rejonu ulicy Ogrodowej w Suwałkach. Północny teren ulicy Ogrodowej to obszar, na którym przewidziana jest realizacja zabudowy mieszkaniowej, w tym zorganizowanej zabudowy mieszkaniowej, realizacja zabudowy usługowej, uzupełnienie terenów w infrastrukturę techniczną, poprawa i uzupełnienie układu drogowego, bo jest to teren też leżący nad rzeką Czarną Hańczą, gdzie przewiduje się właśnie rozwój budownictwa zarówno indywidualnego, mieszkaniowego, jak i nie tylko indywidualnego. Też projektuje się tam ciągi rowerowe, utrzymanie ciągu ekologicznego rzeki Czarnej Hańcza jako głównego elementu zieleni urządzonego w przestrzeni publicznej, a także uporządkowanie terenów położonych w Dolinie Czarnej Hańczy i przygotowanie terenów właśnie pod budownictwo mieszkaniowe przy zachowaniu wszystkich tych cech ekologicznych i właściwego przygotowania infrastruktury technicznej. Wszystkie te plany były wykładane, obywatele mogli się z nimi zapoznać i wprowadzić do nich poprawki czy własne żądania, no, na tyle, na ile zostały one uwzględnione. I w tej chwili te plany zagospodarowania przestrzennego staną na kolejnej sesji Rady Miasta w Suwałkach, o której mówił pan przewodniczący. Tyle pan Jarosław Schawieński, szef Komisji Strategii Gospodarki i Ochrony Środowiska. Teraz pan Kamil Klimek, przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, klub Razem dla Suwałk i kwestia programu Kajtek między innymi. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie po dłuższej przerwie w audycji samorządowej. Szanowni Państwo, tak jak już wspomniał Pan Przewodniczący, na najbliższej sesji Rady Miejskiej zostanie podjęta uchwała w sprawie odstąpienia od realizacji programu polityki prozdrowotnej KAJTEK, czyli tego programu dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dedykowanego mieszkankom Suwałk w latach 2023-2025.
Powróćmy na chwilkę do nie tak odległych czasów, bo do roku 2023. 29 marca Rada Miejska w Suwałkach przyjęła do realizacji program polityki zdrowotnej KAJTEK. Był to program podjęty po bardzo długiej, szerokiej dyskusji z udziałem również różnych środowisk. I wtedy czuliśmy ogromną satysfakcję, że mogliśmy dać nadzieję suwalskim małżeństwom, które dotyka problem bezpłodności. My jako samorząd też mierzyliśmy się wówczas i w dalszym ciągu mierzymy się, bo to nie jest problem jak najbardziej rozwiązany, z takim kryzysem, a wręcz można powiedzieć katastrofą demograficzną, bo to jest kolejny rok, kiedy przyrost naturalny odnotowujemy ujemny. I niestety tutaj nie tylko suwalski samorząd, ale również wiele innych miast w Polsce podejmuje różnego rodzaju działania. My podeszliśmy do tego w ten sposób, że jednym z tych działań jest program KAJTEK. Ten program KAJTEK był odpowiedzią również na wygaszenie pewnego programu rządowego realizowanego do roku 2016. Wówczas wiele samorządów w Polsce, nie tylko tych na najniższym szczeblu, ale również samorządów wojewódzkich, podejmowało działania w zakresie finansowania tej metody. My podjęliśmy taką uchwałę w ubiegłym roku, ale w międzyczasie wydarzyły się bardzo piękne rzeczy, a mianowicie od 1 czerwca 2024 roku wystartował rządowy program in vitro zakładający finansowanie medycznego wsparcia zapłodnienia pozaustrojowego i leczenia niepłodności w Polsce. Osoby starające się o dziecko w ramach finansowanych z budżetu państwa procedur in vitro mogą skorzystać z 6 indywidualnych procedur wspomaganego rozrodu i to w różnych wariantach. Z rządowego programu można skorzystać bez względu na to, czy dana para korzystała wcześniej z jakichkolwiek innych programów finansowanych przez samorządy, bądź wcześniejszego programu. W województwie podlaskim z programu można skorzystać w 3 ośrodkach, które znajdują się w Białymstoku. I w związku z tym, no, mając na uwadze fakt, że finansowanie leczenia niepłodności następuje z budżetu państwa, dalsza realizacja programu przyjętego w 2023 roku przez Radę Miejską w Suwałkach po prostu nie leży w interesie publicznym i mówiąc wprost, stanowiłoby to dublowanie świadczeń finansowanych przez NFZ. Stąd też podejmujemy tę uchwałę. Niemniej cieszymy się, że z tego programu mogło skorzystać kilka par. Efekt tego programu jest taki, że no, co prawda krótko trwał ten program, bo tak naprawdę uchwałę podjęliśmy pod koniec marca ubiegłego roku. Zgodnie też z procedurami musieliśmy wyłonić realizatora, którym zostało wówczas Centrum Bocian w Białymstoku. I tak naprawdę ten program w praktyce zafunkcjonował w lipcu i w tym czasie z tego programu skorzystało 7 par. To jest bardzo trudna materia, moglibyśmy tutaj na ten temat długo jeszcze dyskutować, natomiast przychodzi do historii ten program i przychodzi również do historii fakt, że suwalski samorząd nie pozostał obojętny na problemy suwalczan. I kwestia 2 petycji? Tak. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji to jest druga kadencja, w której taka Komisja Rady Miejskiej funkcjonuje. Przypomnę, w 2018 roku reforma 3 ustaw samorządowych wprowadziła obligatoryjną komisję, a ta komisja zajmuje się m.in. rozpatrywaniem skarg, wniosków i petycji. I szanowni Państwo, w ostatnim czasie wpłynęły 3 petycje, z czego 2 zostały rozstrzygnięte merytorycznie na poziomie komisji. Oczywiście komisja będzie przedstawiała swoją rekomendację Radzie Miejskiej i finalnie one zostaną rozstrzygnięte w uchwale, a te petycje dotyczą 2 kwestii. Pierwsza petycja została złożona przez osobę, która nie mieszka w Suwałkach, a dotyczy naszego suwalskiego lotniska. Petycja wnoszący, autor tej petycji,
Oczekuję od suwalskiego samorządu podjęcia konkretnych działań, przede wszystkim uruchomienia połączeń pomiędzy Suwałkami a Warszawą, Suwałkami a Wrocławiem, Suwałkami a Krakowem, a to się wiąże oczywiście również z rozbudową suwalskiego lotniska, mówiąc wprost, budową portu lotniczego. Ja tylko chciałbym przypomnieć, że składający petycję dwukrotnie składał takie tożsame przedmiotowo wystąpienia i po rozpoznaniu tych wystąpień, między innymi w 2019 roku, a także w 2020 roku, te petycje zostały uznane za niezasługujące na uwzględnienie. Z uwagi na fakt, że pomiędzy datą rozpoznania ostatniej petycji a datą złożenia aktualnej petycji nie zaszły jakiekolwiek, można powiedzieć, okoliczności zarówno natury faktycznej, jak i prawnej, które by uzasadniały weryfikację i zmianę dotychczasowego stanowiska Rady Miejskiej w Suwałkach, tutaj rekomendacja Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w zakresie oczekiwań wnoszącego petycję również jest negatywna. Szanowni Państwo, podkreślić należy jeszcze jeden bardzo ważny aspekt, a mianowicie podjęcie decyzji w tak ważnej i znaczącej, zwłaszcza w aspekcie zobowiązań finansowych, sprawie dotyczącej przedmiotu petycji, czyli budowy portu lotniczego, czy też uruchomienia tych połączeń. A tego rodzaju decyzje co do zasady nie mogą być i nie będą podejmowane pod presją i naciskiem podmiotów trzecich, jak ma to miejsce w treści przedmiotowej petycji. Jest to decyzja bardzo odpowiedzialna, jeszcze raz podkreślę, związana z ogromnymi nakładami finansowymi. W obliczu tych wyzwań związanych z wydatkami, budżetem naszego miasta, petycję będziemy rekomendować, aby uznać za niezasługującą na uwzględnienie. Natomiast druga z petycji, która trafiła do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, dotyczy upamiętnienia Stanisława Walentego Lalewicza. I tutaj chciałbym przybliżyć postać, bo zakładam, że na pewno szerokiej rzeszy ta postać jest znana, ale są z pewnością osoby, które tej wybitnej postaci, która znalazła się między innymi w suwalskim słowniku biograficznym, suwalczanie jeszcze nie znają. Stanisław Walenty Lalewicz urodził się w 1850 roku, studiował medycynę w Carskim Uniwersytecie w Warszawie, a po studiach w 1876 roku objął stanowisko lekarza powiatowego i do śmierci był lekarzem gubernialnym w Suwałkach. Był to okres pozytywizmu i zgodnie z ideałami tego okresu apelował do wielkomiejskich lekarzy o podejmowanie pracy na prowincji. W tym czasie, w okresie swojej działalności tutaj w Suwałkach, rozwinął szeroką działalność społeczną. Należał m.in. do zarządu Suwalskiego Towarzystwa Lekarskiego, był współtwórcą Suwalskiej Ochotniczej Straży Pożarnej. Wówczas nazywało się to Towarzystwo Ochotniczej Straży Ogniowej i był jej długoletnim naczelnikiem, opiekunem również 30-osobowej orkiestry strażackiej, członkiem Komitetu Budowy i kasjerem domu zarobkowego. To schroniska dającego ubogim utrzymanie i możliwość rzemieślniczej pracy zarobkowej. Oraz był współtwórcą i prezesem Chrześcijańskiego Towarzystwa Dobroczynności, opiekunem ochronki i domu starców. Tutaj zasięgnęliśmy również opinii historyków, pracowników Muzeum Okręgowego w Suwałkach, autorów suwalskiego słownika biograficznego, osoby, które przybliżyły nam postać Stanisława Walentego Lalewicza. Przypomnę, że rodzina Lalewiczów to również Jerzy Kazimierz Lalewicz, wybitny artysta, muzyk, oraz pan Marian Witold Lalewicz, architekt, również artysta, ale tutaj ta petycja dotyczyła upamiętnienia Stanisława Walentego Lalewicza i rzeczywiście zdaniem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji taką osobę należałoby upamiętnić, ale przy omawianiu tej petycji pojawiła się jeszcze jedna bardzo ważna kwestia, a mianowicie w jaki sposób to zrobić. No, stwierdziliśmy, że wskazane byłoby, aby
stworzyć taką bazę osób, które będą upamiętnione w Suwałkach i tutaj oczywiście będzie konieczna szersza dyskusja w tym zakresie, szukanie też miejsca, w jaki sposób można by było upamiętnić, bo możemy upamiętnić to poprzez nadanie nazwy konkretnej ulicy, skwerowi, placom, które się pojawiają w przestrzeni miejskiej bądź będą pojawiać, bo przecież jesteśmy cały czas w tym procesie inwestycyjnym i chociażby niedługo będzie oddany do użytku nowy odcinek trasy łączący ulicę Wylądową z rondem przy ulicy Sygnańskiej. To tyle. Tradycyjnie na koniec spotkania zaproszenia na najbliższe wydarzenia kulturalne i sportowe pan Zdzisław Przełomiec, przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach. Będzie się działo, już się sporo dzieje w naszym mieście. Okres wakacyjny służy odpoczynkowi, ale także aktywności rekreacyjnej. I zapraszamy do udziału. Suwalski Jarmark Folkloru i Smaku. Dwa najbliższe dni. Park Konstytucji 3 maja. Kramy, rękodzieło. Pierwszego dnia prezentacja laureatów Ogólnopolskiego Festiwalu Kapeli Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą. Drugiego dnia między innymi konkursy kulinarne Sąsiedzi przy stole, ale także warsztaty kulinarne z udziałem uczniów szkół o profilu gastronomicznym, suwalskie zespoły i kapele na scenie, oczywiście też i suwalszczyzna, o co często nasi mieszkańcy pytają. Wśród wydarzeń, które będą miały miejsce, a już się nawet rozpoczęły, 16 dni suwalskich teatr akcji, 14 spektakli, 2 koncerty, 3 pokazy filmowe, bardzo dużo elementów, to już 11 edycja tego wydarzenia. Wśród wydarzeń, wśród tych rzeczy, które z pewnością będą kusiły i serdecznie zapraszamy, Dni Suwałk, czyli Święto Miasta, 9-10 sierpnia i parada 9 w sobotę o godzinie 16 i występ Smolastego, muzyka z pogranicza popu i rapu, godzina 20:30. Będzie także maraton szantowy 24 sierpnia od godziny 17 i będzie festiwal Wajda na Nowo, wcześniej 16-18 sierpnia. Jak widać, każdy weekend wypełniony jest wydarzeniami. Wajda na Nowo to i pokazy filmów, i spotkania, i rozmowy, i konkursy tworzenia filmów, i goście. Wśród zaproszonych aktorów Zbigniew Zamachowski, Andrzej Seweryn, Andrzej Zanussi, Anna Nechrebecka i Gabriela Muskała. Te i wiele innych ofert, które można znaleźć na stronach naszych jednostek kultury, sportu, rekreacji. Serdecznie zapraszamy, życząc mieszkańcom i naszym gościom zdrowia i jak najlepszej pogody. I to tyle, proszę Państwa, w Suwalskim Magazynie Samorządowym. A przypomnę, w audycji udział wzięli suwalscy radni, pan Zdzisław Przyłomiec, pan Jarosław Schabieński, pan Kamil Klimek. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. A pytania zadawał Artur Parafinowicz, Radio 5. Do usłyszenia.